Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Ile razy? Dwa razy? No do każdego filmu trzeba się przywitać. A, dzień dobry. Dzień dobry. A tak chciałem porozmawiać z tobą, Tomek, na temat... Picia czy jak? Ogólnie takich zachowań. No, picia, srycia też. Przede wszystkim picia, no. No. No, bo tu ludzie, wiesz, gadają, że ty taki biedny i w ogóle, kurde. No. Czy nie mogę zajechać sobie na dzielnicę do koleżanki? No, ale możesz, no. Tylko wczorajsza mnie sytuacja tak trochę wkurzyła, wiesz, bo zadzwoniłeś do mnie, że ty chcesz do Krzyśka, a spotkaliśmy się pod Zodiakiem. Mówisz, dawaj pieniądze i ja chcę wracać. No. I taki wkurzyłem się, powiem ci szczerze. Trzeba bank załatwić, żebyś Jarek cały czas dzwonić, żeby bank załatwić. Bo wiesz, gadają, że tutaj na siłę ktoś cię trzyma, kurwa. Nikt ci no ma... tak, on trzyma mnie właśnie. A, och, no bo cię lubi może, to dlatego. No, właśnie. Wiesz, ale on, wiesz, nie lubi on alkoholu, to też nie możesz, wiesz, tutaj... Chcesz pić, to pij sobie, tylko wiesz, no. Idź swoją drogą i pij. Tylko jak, wiesz, jak skończy się kasa, to wiesz, wtedy ty dzwonisz, o, chodź, spotkamy się, ja chcę do Krzyśka i daj pieniędzy, nie? Ja rozumiem, to są twoje pieniądze jak najbardziej, tylko, wiesz, widzowie wpłacili ci po te pieniądze, żebyś sobie coś kupił tam, wiesz, nie? Tam ciuchy czy... No to trzeba zajechać. 10.4. No. 10.4. Jutro w piątek mogę jechać od A do Z się ubrać. No oczywiście. Tylko muszę jechać na Lilidiarz. Wiesz, potem ludzie wypisują, kurwa, że... Głupoty. Ja mam dość takiego czytania i słuchania tego, wiesz. Tam jest od 10 do 12. Mogę wyjść, zajechać, wziąć to, to i to i to. I wszystko. Bo wiesz, tutaj ludzie chcieli tobie pomóc, żeby coś w swoim życiu zmienił, a nie, kurwa, wiesz, ja ci dam kasę, ty... Wtedy ci dałem 400, to rozjebałeś to 2 dni. Nie miałeś. No, tak było? No tak było, no. Ale podawałem, musiałem długi podawać. Ja rozumiem, no. Teraz już nie. Koniec. Ale poczekaj, ci się usiądź jeszcze. Piszą ludzie, wiesz, kupcie mu koce, kupcie mu, kurwa, śpiwory. A nie komu? Tomkowi, żeby kupić, no. Przecież no, on to nie... No to gdzieś się dzwonił ten, Sławik dzwonił, nie. Ten, jak, organista dzwonił. Tomuś, to ty? Ja. Co ci kupić? Co wam, bo paczkę chcemy wysłać. Ja mu, daj Krzysztofa, masz Krzysztofa. Krzysztof, pi. Do widzenia, nie trzeba. No, a przecież jak dostałeś kasiora, przecież sam możesz sobie kupić, ja tak? Zamiast, kurwa... Ale to kupować, jak ja mogę zajechać. Ale poczekaj. Do Lidy już. Ja rozumiem ciebie, no, no do Lidy, no. Bo tak gadają, no, gadają... Od 10 do 12 mogę się zajechać. A jak bramka zamknięta, to co ja? Przez płatne skoczy? On przeskakiwał ten... Jak... Organista, no, no, ale na przykład... I on przeskoczył. Ale zobacz, Tomek. Ja nie przeskoczę. Tomek, posłuchaj mnie. On wyszczył. Ale Tomek, posłuchaj mnie, tak? Ale daj, ja porozmawiam z nim teraz. Mogę z nim porozmawiać? No jak poczytale, to ja co? A ty siedź, posłuchaj. Daj porozmawiać. No. Dobra, zaraz robię. Poczekaj, niech się robi się. Także na przykład, to ty sam możesz sobie kupić, jak potrzebujesz piwór, możesz sobie kupić tam namiot, czy tam chuj wie co. No, dzień, zamiast dzień. Alkoholu możesz sobie kupić to, słuchaj, tak? Słuchaj, prawda? tam nie mogę być, bo to jest prywaciarz. No prywatnie. Ale no, a co jeszcze? Co jeszcze? Bo ty takiego... Starasz się, kurwa, nie wiem, Tomek, zrobić z siebie takiego, wiesz, biedulkę, ja kurwa, już, że ty do lasu, srasu, a ty jak przeważnie dzwonisz, to ty jesteś u kogoś tam. U kogoś tam zawsze siedzisz. Nie jesteś w żadnym lesie, no taka prawda? No taka prawda, Tomek. Czasami jestem w tym lesie. No, co? Czasami jestem w tym lesie. No czasami, ale przeważnie jak do mnie dzwonisz, czy ty idziesz tam do... Biedzie. Mówisz do lasu, a ty jesteś u jakiegoś tam kolegi, no. Albo piszą, że o... Kurwa, ten, Tomek robi jedzenie. No dobra, robi. No, chce, to robi, ale przy okazji też zje, prawda? No, no zgadza się? To już nie robisz tego specjalnie. Ale czekaj, bo teraz najważniejsze. I teraz słuchaj, bo dzisiaj ludzie, kurwa, zaczęli mi tam jechać po mnie, nie? Ja mam. Dobra. Nie, widelca zabierę. Widelca. Bo ja mam. I tutaj bym chciał coś przytoczyć. Parę komentarzy, ale to muszę zaraz zrobić sobie zdjęcia. Ale chcę podziękować tutaj
O! Szanownym widzom, którzy piszą na Messenger, ze mną dużo pisze ludzi, życzą mi zdrowia. Komu? Tomkowi? Mi. No. Także pozdrawiam was i dziękuję za wsparcie. Już jest trochę lepiej. Glipeksy przyjmuję i jest dobrze. Ale tak na szybko podziękować chciałbym za wpłaty na PayPal Mateuszowi, Kamilowi, Wojciechowi, Krystianowi. I ogólnie za wpłaty dziękuję. No. Bo wpłacali ludzie pieniążki dla Tomka, które chciałbym dzisiaj przekazać. Była kiedyś rozmowa, Tomek, pamiętasz? Że ja mam trzymać te pieniądze, nie? A ty będziesz chciał tam, kiedy będziesz chciał, to ja ci dam, tak? A ja nie chcę tak. Także chodź tutaj, ja chcę z tobą się rozliczyć. A co, masz pieniążki? Do niego, tak. To są ludzie. Dla mnie 200. To ludzie dali, chodź tutaj. Chodź tutaj, proszę, chodź tutaj. Ja chcę przekazać ci te pieniądze wszystkie. Usiądź na łóżku. I ja ci przekazuję te pieniądze, sobie proszę przelicz. Z PayPala tam... To parę razy dostawałeś kasiorę, pamiętasz? No. A to jest reszta twoich pieniędzy. Proszę przelicz. Tam było... Około 30% z tych... To wszystkie pieniądze. To są wszystkie pieniądze, które spłacili ci... Tu nawet są... Ja dziękuję, bo i dla mnie wpłacili, kurwa, wyobraź sobie. Ale przelicz, bo ja chcę, żeby to było pokazane. Nie, proszę przeliczyć, bo potem mi zarzucą, że ja zabrałem jakieś pieniądze. Bo nazwali mnie złodziejem. No to jak nazwali mnie złodziejem, to proszę oddaję. Niech przeliczy. Tam z YouTube wyszło 1500 ileś. Tam dostałeś. Ileś kasy? 30, około 30% zabiera YouTube. Półtora. Nie, jeszcze raz przelicz. Coś źle przeliczyłeś. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Czyli 200. Dostałeś 1640 zł. Ile? 1640 zł dostał. On? Tak. Od widzów. Ja to przekazuję. Ja nie chcę mieć z tymi pieniędzmi nic do czynienia w ogóle. To są twoje pieniądze. Co kupisz sobie, to wtedy pokażesz widzom, jak będziesz miał ochotę. On nie rozpuści. A to jest, to nie jest moje, to już nie jest moja sprawa. Niech zrobi sobie, co chce. Jak chcesz, podziękuj widzom. Dziękuję. Miałeś dostać tam 21, 22, jak YouTube zapłaci. Ale ja nie chcę. Mnie oskarżyli, ja zaraz poczytam komentarze, jak mnie nazwali. A taki kapselek tam, kurwa, jest. A co przed kapselek? A zaraz, kurde, no, dobra, zatrzymam. Zatrzymam, zrobię zdjęcia i...